Naszym gościem Marcin Józefaciuk, Koalicja Obywatelska, nowo wybrany poseł, a także wciąż jeszcze wicedyrektor szkoły. Dzień dobry. Witam serdecznie. I Marek Leśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dzień dobry, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry panom. Panie pośle, jakby pan ocenił sytuację, w której w tej chwili znajduje się polska oświata? To znaczy po 8 latach, prawie dekadzie rządów Prawa i Sprawiedliwości, w którym miejscu jest polska szkoła? Polska szkoła jest dokładnie w takim samym miejscu albo jeszcze dalej niż była 8 lat temu. Tak więc to jest ciągle pruski dryl, to jest ciągle narzucanie poprzez państwo dyrektorom pewnych akcji. To jest ciągle brak wiary w nauczyciela, niedofinansowana edukacja, prestiż nauczyciela praktycznie nieistniejący, osoby pracujące jako administracja i obsługa niedowartościowane, które nie mogą tak naprawdę nic zrobić. Uczniowie, którzy są pod butem ministerstwa, to nie jest to, czego oczekujemy. To nie jest szkoła XXI wieku, to jest ciągle XIX wiek. Panie dyrektorze, pańska diagnoza, jak pan widzi polską edukację pod koniec 2023? No, trudno się nie zgodzić z kolegi dyrektora zdaniem. Natomiast no, akurat jestem po kongresie tysiąca dyrektorów szkół. Przygotowaliśmy zręby stanowiska w tej sprawie. Jest bardzo dużo konkretnych postulatów, jak to zmienić. Bo rzeczywiście to, co usłyszeliśmy u przedmówcy, wszystko jest prawdą. No, roboty jest sporo, ale przede wszystkim oświata cierpi na jeszcze jedną, a to zresztą było słychać, że na jeszcze jedną przypadłość, mianowicie brak demokracji w dyskutowaniu o oświacie. Spotkaliśmy się już z tyloma fasadowymi konsultacjami, że pierwsza obawa oraz pierwszy postulat naszej organizacji jest taki, aby najpierw podjęto z nami wszystkimi, ze środowiskiem oświatowym rozmowy, a potem dopiero cośkolwiek zmieniano. Bo jak można zmieniać bez ludzi i wbrew ludziom system, tośmy mieli już do czynienia przy likwidowaniu gimnazjów, czy przy kompletnym zepsuciu podstaw programowych przedmiotów, czy aktualnie tak krytykowanych przez wszystkich. Panie dyrektorze, wiem, że wy macie to stanowisko, stanowisko stowarzyszenia. 7 tysięcy dyrektorów, tak? No to jakie jest to stanowisko? Co postulujecie? Jakie byłyby te najpilniejsze zmiany? Co należałoby zrobić w pierwszym rzędzie? No, tylu członków rzeczywistych faktycznie zrzeszamy teraz, ale generalnie no, środowisko jest małe i my się z dyrektorami z większością znamy. Z radością swoją drogą cieszę się, że dyrektor się znalazł wśród posłów. Bardzo liczymy na to, że to się nam wszystkim przyda. Co do stanowisk? Przede wszystkim powtarzam, podjęcie realnych konsultacji bez spotkania ze środowiskiem oświatowym byłoby bardzo źle podejmować zmiany w oświacie i byłoby ogromną pozytywną odmianą, gdyby się wreszcie ta demokracja ziściła. Chociaż muszę powiedzieć, że z ogromnym wyczuciem nowy rząd, właśnie się formujący, zapowiada coś, z czym się wszyscy zgadzamy, to znaczy pilne podwyżki dla nauczycieli. To jest już tak śmieszna sytuacja nauczycieli, że wyraźnie widać, że ich ktoś próbuje wręcz obrazić tymi płacami. Bo wyobraźcie sobie państwo, telewizowie, że dyrektorzy wielokrotnie w ostatnich latach musieli wypłacać tak zwane dodatki uzupełniające. To znaczy najmniej zarabiającym nauczycielom trzeba było dopłacić tę stówkę czy dwie, bo w ogóle nie zarabiali tyle, ile wynosi minimalna płaca w Polsce. No więc to z ogromnym wyczuciem zrobiono, ale prosimy, żeby już kolejne zmiany to były naprawdę w konsultacji z ludźmi. Pilne więc podjęcie tych konsultacji na pewno powinno zawierać rozmowę o statusie nauczyciela, no ale już widzę, że no, dano nam sygnał, że to jest ważne dla władzy nowej. Pilne jest podjęcie dyskusji i pracy nad podstawami programowymi, czyli nad tym przeładowaniem treścią tego wszystkiego, co uczniowie napotkają w szkole. I tutaj przestroga. No właśnie fasadowe konsultacje około 8 lat temu, gdy była wtedy minister Zalewska bodajże ministrem, spowodowały, że do dzisiaj mamy jak mamy. Wtedy nas wszystkich zapraszano, zróbmy nowe podstawy programowe. Ludzie jeździli, sam jeździłem do Ministerstwa Edukacji. Setki ludzi tam były. A następnie zrobiono i tak po swojemu. A myśmy wyszli właściwie na kogoś, kto to wszystko legitymizował, bo byliśmy przy tym. Tylko, że nikt tego nie słuchał. No więc przestroga,
róbcie państwo, władza, wreszcie to, co radzą ludzie, bo bez tego naprawdę nie będziemy się w ogóle rozumieli. Jest masa takich spraw. My mamy między innymi taki jeden postulat na tyle zmieniający wiele w szkole, że chciałbym jeszcze to powiedzieć, bo tego jest masa i tak państwu tu nie odczytam tego wszystkiego, ale mamy taką propozycję, która jest zupełnie nowa. Mianowicie już nieprawdą jest to, co myślano w kilkudziesięciu ostatnich latach o tym, jak liczne powinny być klasy w szkołach. Ponieważ badania oświatowe zawsze były robione tak, że badano, jak wpływa liczba dzieci w klasie na to, jakie są wyniki edukacji. Tymczasem współczesne dzieci i współczesna młodzież nie jest w stanie sprostać społecznie i zwyczajnie ludzko temu, co ma w edukacji do zrobienia. Dlatego postulujemy zmniejszenie liczebności wszystkich klas, a przynajmniej w szkołach podstawowych, do średnio 18 dzieci, 16 do 20. Z tego powodu, że nie chodzi tylko o to, czy dzieci są w stanie być nauczone, ale one nie są w stanie w ogóle podjąć wyzwań, gdy mamy tyle orzeczeń o rozmaitych specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdy mamy naprawdę zły stan psychiczny dzieci i młodzieży, gdy mamy rosnącą liczbę samobójstw, a nauczyciele nie mają naprawdę czasu na rozmowę z dzieckiem. Więc ten postulat chcemy położyć na stole i co więcej, spotkał się z dużą sympatią, o dziwo, samorządowców. A są to ludzie, którzy szkoły organizują tu na dole i liczą każdą złotówkę, dwa razy ją oglądają z każdej strony, zanim wydadzą. Oni też to widzą, że jest taka potrzeba. Ale może te pierwsze rzeczy na początku. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, ale panie pośle, tak to widzą ludzie na dole, samorządowcy, którzy są blisko was, blisko kadr, blisko nauczycieli, ale ludzie u góry, na samej górze widzą to inaczej. Na przykład minister Czarnek, który mówi 100 tysięcy nauczycieli do zwolnienia. No nie da się, zwalniając nauczycieli, jednocześnie zmniejszyć liczebność klas do 16 osób w klasie. Znaczy, pan minister Czarnek bardzo często opierał swoje dane, czy swoje wnioski na podstawie nieistniejących danych, tak jak mówił na temat wakatów z SIO na początku września, gdzie jeszcze nie było w ogóle takiej informacji, wakatów do SIO, do systemu informacji oświatowej nie wrzucamy. A więc tutaj akurat jestem jak najbardziej za tym, bo uśmiechałem się co pewien czas, bo jestem jednym z, nie chcę powiedzieć najbardziej merytorycznych, ale jedną z bardzo bardziej merytorycznych osób w edukacji i dokładnie zgadzam się z tym, co tutaj pan dyrektor mówił, a zarówno jeśli chodzi o liczebności klas, ze względu na to, że właśnie wyszedłem niemalże co z sali lekcyjnej, gdzie mam więcej orzeczeń lub opinii niż uczniów bez orzeczeń i opinii. Więc w tym kierunku powinniśmy iść. Dla mnie, przepraszam, że to powiem, w tym momencie powinniśmy zostawić niemalże wszystko. Powinniśmy podnieść pensje nauczycielom, zastanowić się jeszcze na temat administracji i obsługi, bo to są ludzie, o których w ogóle nie rozmawiamy w systemie edukacji, a są niezwykle ważnymi pracownikami szkoły. I w pewnym momencie, w tym momencie, przestać zmieniać edukację, zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na to, jaki mamy system edukacji, jakie prawo weszło, jakie prawo zostało jeszcze po pandemii, które nie zostało usunięte. I właśnie zacznijmy od konsultacji społecznych, zacznijmy od rozmowy ze wszystkimi stronami. Ja nie mówię, żeby nie rozmawiać z prawicą, żeby nie rozmawiać, żeby lewica nie była, żeby centrum nie było. Zacznijmy wszyscy rozmawiać, żeby od 1 września naprawdę stworzyć coś, co będzie logiczne, co będzie pasowało nam wszystkim, ale teraz jest moment na to. Podstawy programowe, zwiększenie, zmniejszenie liczby godzin, czy przekazanie większej możliwości na dodanie liczby godzin dla dyrektora, do dyspozycji dyrektora, a zejście z niektórymi godzinami, to stworzy tak naprawdę szkoły bardziej samorządowe, bardziej pasujące danej społeczności lokalnej. Mhm. Czyli taki pierwszy pański postulat, pierwsza poważna zmiana to zero zmian na początku. Podwyżki i zero zmian. Podwyżki i zero zmian. Edukacja nie potrzebuje w tym momencie zmian. To jest ostatnia rzecz, którą teraz potrzebujemy, bo dyrektorzy już nie wyrabiają tak naprawdę ze zmianami oświatowymi. Mhm. Czyli taki rodzaj stabilizacji tej jesieni, przynajmniej próba dążenia w tę stronę. Ale przynajmniej prawnej stabilizacji, bo pracujmy naprawdę, w tym momencie pracujmy, bo jest mało czasu, żeby wypracować coś logicznego na 1 września. Rozumiem, że jest pan pełen takiej nadziei i wiary w to, że oto uda się zmienić rzeczywistość. Ja, jeden z 460
przedstawicieli narodu, człowiek, który wie, jak się sprawy, o których chcę mówić w Sejmie, mają, bo sam stamtąd przychodzę, wierzę, że uda się je naprawić i zmienić. Mam nadzieję, że reszta kolegów, koleżanek wspomoże mnie, ze względu na to, że jest bardzo wielu nauczycieli, którzy zasiadają w ławach poselskich, więc są ciągle, byli nauczycielami i ciągle mają tą pasję w sobie. My, świeża krew, tak zwani świeżacy, jesteśmy w stanie im przypomnieć tą pasję. Więc mam nadzieję, że wszyscy razem pójdziemy dla edukacji XXI. No, domyślam się, panie dyrektorze, że środowisko spogląda z nadzieją na posłów nauczycieli, którzy być może będą mieli dość determinacji, by to rzeczywiście zmienić. Choć myślę, że pańskie doświadczenie jest takie, że różne rzeczy obiecywano i nie wszystko się udaje zmienić. Nawet jeśli jeden z drugim, z trzecim posłem ma jakiś pomysł, plan i dobre nadzieje, to potem ta machina i centralne decyzje gdzieś tam odgórne pewne rzeczy blokują. Tak. W tym, co usłyszałem, rzeczywiście jest ogromna dla nas nadzieja. Liczę na to, że natychmiast pan poseł wstąpi do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. To jest po prostu podstawa. I tam się będziemy spotykać, bo nasza organizacja się tam regularnie wybiera na te spotkania. Ale chcę powiedzieć też panu redaktorowi, że wcale nie jest tak trudno zrobić lepszą oświatę, bo ta rozmowa z ludźmi i wspólne konsultowanie tego, jak co robić oraz czego za szybko nie robić, rzeczywiście pozwala na wiele. Chcę powiedzieć, że pozwala to na uruchomienie czegoś, na przywrócenie czegoś podstawowego dla szkoły i dla demokracji w szkole. To znaczy pozwolenie na działanie konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, która, jeśli ktoś dobrze nie pamięta ze szkoły, to działa tak, że po pierwsze ludzie tam na dole, tu na dole, w szkołach, w samorządach, budują swoją szkołę lokalną, organizują sobie i wymyślają, jak chcą ją stworzyć najlepiej, a państwo wkracza tam, gdzie oni sobie nie są w stanie sami poradzić. W związku z tym nawet uwolnienie oświaty oraz danie nauczycielom tego optymizmu, pokazanie, że są znowu dla państwa ważni, uruchomi tak ogromne zmiany, ale oddolne, że nie jest z kolei prawdą, że takie wstrzymanie odgórnych zmian jest wstrzymaniem w ogóle zmian, tylko właśnie uruchomi wreszcie aktywność, znowu uruchomi aktywność nauczycieli, którzy będą mogli zająć się demokratycznie sami tym wszystkim, wdrażaniem tych swoich zmian, rozwiązań. W ludziach jest ogromny potencjał i marnowanie tego potencjału jest największym grzechem, jaki można w oświacie popełnić. Panie pośle, miał pan okazję przybić piątkę z Donaldem Tuskiem? Nie. Jeszcze nie. A zamienić chociaż trzy słowa z którymś z liderów, którzy prawdopodobnie będą ważnymi postaciami w nowym rządzie? Tak, wczoraj mieliśmy szybkie spotkanie w klubie, więc mogliśmy porozmawiać nie tylko o polityce, ale również o bieganiu. Zastanawiam się, czy ma pan jak duże przekonanie, że te postulaty, chociażby tę podwyżkę, rzeczywiście, że to nie było hasło wyborcze, że to się rzeczywiście uda za chwilę już wprowadzić. Czy mam pewność? Mam pewność ze względu na to, że niemożliwe jest, żebyśmy, dlatego to zostało wrzucone w nasze 100 konkretów, żeby też w tym momencie ludzie nas pilnowali i żebyśmy nie mogli wycofać się z tego. Mhm. Więc jest to pewne. 100 konkretów na 100 dni, to ile powinien i będzie w ciągu najbliższych 100 dni zarabiał nauczyciel? Tutaj będzie trzeba o 30% więcej. Prawda? W zależności od stopnia awansu zawodowego, ale każdy. Taki jest nasz postulat. Może pan zaryzykować spojrzenie w kamerę i powiedzenie nauczycielom, którzy nas w tej chwili oglądają, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy, no kwartału, 30% po zakończeniu kwartału, od teraz, wasza pensja, czy powiedzmy od przejęcia rządów, czyli pewnie trzeba liczyć, no powiedzmy do końca marca, tak? Gdyby rządu udało się przejąć pod koniec grudnia, pewnie takie ryzyko, że dopiero tak późno istnieje. Pod koniec marca zobaczycie wypłata kwietniowa 30% większa. Znaczy jestem zbyt dużym świeżakiem i to, co dzieje się teraz z ustawą budżetową na przykład i z przeciąganiem rządu, może się okazać tak, że nie uchwalimy ustawy budżetowej i będą szybsze wybory, przyspieszone wybory. Może być tak, że będziemy musieli planować czy pracować na budżecie, który tego nie przewiduje, ale mogę obiecać, że zrobimy wszystko, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie możliwe, żeby nauczyciele zarabiali godnie.
Pewne zmiany, panie dyrektorze, były zapowiedziane od 1 września. Ta szkoła miała się odrobinkę zmienić. Na przykład miały się pojawić dodatkowe godziny konsultacji z nauczycielem. Miał się pojawić ciepły obiad w szkole podstawowej. Więcej psychologów, pedagogów w szkole i przedszkolu. Historia i teraźniejszość miała zacząć zastępować przedmiot WOS. Miała się pojawić edukacja online, gdy w szkole będzie zimno. Miały się pojawić łagodniejsze wymagania na maturze i egzaminie ósmoklasisty. Czy część szkół miała zacząć uczyć strzelania, a dyrektor szkoły ma mieć taką możliwość, by zastosować środek oddziaływania wychowawczego wobec zdemoralizowanych uczniów? Takie zapowiedzi od 1 września w roku szkolnym, który się zaczął, takie zapowiedzi przedstawił minister edukacji Przemysław Czarnek. Widzi pan te zmiany? Część z tych zmian udało się już wprowadzić? Czy to było, tylko takie gadanie? A być może niektórych zmian na szczęście nie udało się wprowadzić. Na szczęście. Na szczęście nie udało się wprowadzić. Na szczęście nie wszystko się tak od razu uda wdrożyć. Po drugie, no właśnie to jest ilustracja tego centralnego decydowania o czymś, co się ma dać gdzieś tam na dole w szkołach. To nie jest tak, że minister edukacji ma jakieś odpowiednie guziczki na swoim biurku i nimi włączy nam to, te wszystkie ciepłe obiady we wszystkich szkołach. Nie jest tak, że historia i teraźniejszość jest świetnie przyjęta i są postulaty, aby wręcz od tego pomysłu odstąpić. Przypominam, że wrzucanie nam do tej puli przedmiotów, które chcemy wtłaczać w głowy uczniów metodą taką, jak to się stało, czyli zimą coś się ogłasza, że będzie od września nowy przedmiot, to znaczy skompresowano w kilka miesięcy nowe 5-letnie studia, które uczą tego przedmiotu. To kompletnie jest nieporozumienie, więc liczę na to, że no, uda się zatrzymać te wszystkie chaotyczne zmiany i że od nowa zaczniemy. Ja się bardzo cieszę z odpowiedzi o płacach nauczycieli pana posła, ponieważ oznacza to rzeczywiście ogromny rozsądek. Odetchnąłem z ulgą. Żadnych obietnic tego typu, że od pierwszego danego miesiąca coś się stanie, bo to jest nieporozumienie. Naprawdę wystarczy, jeśli w ciągu roku uda się wdrożyć obietnicę. I nikt nie oczekuje, że wszystko się robi na którąś godzinę, któregoś dnia. To tak nie działa i wdrażanie zmian tą metodą nie działa. Także no, nabrałem optymizmu po tej rozmowie i liczę na to, że w tym stylu to naprawdę możemy zrobić razem wiele. Panie pośle, a gdyby miał pan magiczny guzik z napisem hamulec albo stop, który zatrzymuje jakieś pomysły już funkcjonujące dzisiaj w szkole, no pan to widział, pan ze szkoły wyszedł, wciąż w niej jest wicedyrektorem. Taki guzik, który zatrzymuje pewne zmiany zapowiedziane, czy już działające, wprowadzone przez dzisiejszy rząd ministra Przemysława Czarnka, w pierwszym rzędzie co by to było? Co by pan zatrzymał, zahamował, zmienił, wyrzucił? Znaczy, tak naprawdę w tym momencie nic. W tym momencie nic, bo naprawdę nie zatrzymujmy w trakcie roku szkolnego, nie zatrzymujmy, nie zmieniajmy zasad gry w trakcie gry. Ja naprawdę ubolewam, że wśród tych wszystkich rzeczy, które zostały przeczytane i które zostały powiedziane, nie ma szkół średnich i nie ma w ogóle szkół, które kształcą w zawodzie. Wychodzę ze szkoły, która kształci w zawodzie, egzaminy zawodowe czy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wcześniej były tak samo trudne po pandemii, przed pandemią, jak w trakcie pandemii. W ogóle nikt nie myśli o uczniach szkół branżowych czy techników, którzy siedzą o wiele dłużej w szkole i dlaczego dla nich nie mamy zorganizować ciepłego obiadu albo miejsca na ciepły obiad. Więc naprawdę szkolnictwo zawodowe zostało tak zaniedbane, że to jest granda po prostu. Więc nie zmieniajmy, nie zatrzymujmy nic. Niech to toczy się swoim już ustalonym trybem, bo dyrektorzy przyzwyczaili się do tej sytuacji, która w tym momencie jest. I naprawdę porozmawiajmy ze wszystkimi najpierw przed tym, jak coś zatrzymamy, bo są niektóre zmiany, które naprawdę są w miarę logicznie przewidziane, ale sama realizacja tych zmian jest dramatyczna. Mhm. Więc zatrzymajmy się, porozmawiajmy, co usunąć, żeby tak naprawdę dyrektorzy też powiedzieli, ok, my sobie z tym damy radę, ale tutaj potrzebujemy pomocy. To powinno oddolnie pójść, a nie odgórnie po raz kolejny. Nie chcemy być drugim pisem bis. Podwyżki o 30%, dialog i pozwolenie, by doły mówiły i by dołów słuchano. A co jeszcze oprócz tego można by zrobić na przestrzeni najbliższych 4 lat, najbliższej kadencji, żeby zawód nauczyciela wśród młodzieży, wśród tych, którzy kończą maturę i zastanawiają się, na jakie pójść studia albo są w trakcie studiów, żeby to był zawód pożądany,
żeby ludzie w Polsce chcieli być nauczycielami? Czy tak naprawdę należy zrobić bardzo dużą kampanię informacyjną, z czym łączy się zawód nauczyciela, kim jest nauczyciel? Należy naprawdę również zacząć pracować na poziomie szkolnictwa wyższego szkół, które kształcą nauczycieli, bo w tym momencie większość osób wybiera zawód nauczyciela czy specjalizację nauczycielską i uczy się znowu jakiejś wiedzy teoretycznej bez wiedzy mocno praktycznej. Należy Znaczy podwyżki to jest przede wszystkim oczywiście jeśli chodzi o prestiż nauczyciela, ale również należy uwolnić możliwość większego socjalu dla nauczycieli, nawet Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a raczej uświadomić dyrektorom, że karty sportowe dla nauczycieli też zaczną przyciągać młode osoby i należy skupić się na generacji Z, która zaraz będzie uczyła nasze dzieciaki. Panie dyrektorze, czy są tacy politycy? Ma pan jakieś konkretne nazwiska może, bazując na swoim doświadczeniu wieloletnim też dyskusji, mówi pan, gościcie nas z Sejmowej Komisji Edukacji. Są jakieś takie nazwiska polityków, z którymi się wam najlepiej gadało, bez względu na barwy partyjne? Ktoś taki, kto rozumiał albo zdradzał ochotę na poważne zmiany? Pytam sobie też w kontekście tego, kto mógłby być kolejnym ministrem edukacji. No, tacy ktośowie. Ale mając poczucie odpowiedzialności za to, co no, poważnie przeze mnie traktowana moja organizacja robi przez tyle lat, wołami się ze mnie nie wyciągnie takich pomysłów, bo to nie jest zupełnie moją rolą teraz. Więc nie, absolutnie nie powiem, co tam sobie o tym myślę. Jesteśmy pewni i obaw, i nadziei wobec ministra edukacji, ale zwracam uwagę na taką zasadę, która rządzi tą pozycją, tym stanowiskiem. Mianowicie w funkcji ministra edukacji narodowej w Polsce od tych 30 lat panuje podstawowa zasada dłużej klasztora niż przeora. To znaczy przeciętnie polski minister edukacji utrzymał się średnio na stanowisku przez 18 miesięcy. To po pierwsze, więc to uczy pokory i może trochę inaczej nam pozycjonuje tę sprawę. Po drugie, najważniejsze, żeby za każdym razem byli to ludzie światli, którzy widzą, jak demokratycznie należy zarządzać oświatą i szkołą, jak działa wspomniana przeze mnie zasada pomocniczości państwa, czyli nie wtrącania się tam, gdzie ludzie mogą wykazać się inicjatywą, bo wtedy ludźmi, nauczycielami, pracownikami szkół, rodzicami, uczniami można orać lód na rzece. Można naprawdę wspólnie wtedy, ludzie zrobią wszystko, jeśli mają wolność i widzą, że mogą tworzyć. Również młodzi ludzie, którzy jeszcze się uczą, oni też na to czekają. No i bardzo ważna kwestia, żebyśmy wszyscy to rozumieli, również minister edukacji. Musimy wzmocnić, zająć się rolą nauczyciela jako wychowawcy. Jest to najmniej wsparta rola i na studiach nauczycielskich również najmniej się tym zajmujemy. Uczymy pedagogiki, ale to są teoretyczne przedmioty. Nauczyciele nie są przygotowywani, młodzi nauczyciele nie przychodzą do szkoły przygotowani do roli wychowawcy. I to powinniśmy jako jeden z najważniejszych postulatów natychmiast też sobie wszyscy na stół roboczy położyć i nad tym pracować. To się też kojarzy z tym, że nauczyciel powinien mieć więcej czasu dla uczniów, bo wychowawca, który wychowuje metodą posiadania godziny wychowawczej jednej w tygodniu, to jest nieporozumienie. Wychowawcy muszą mieć więcej kontaktu z uczniami. Więc mówienie o tych słynnych 18 godzinach dydaktycznych to nieporozumienie, które tak długo już trwa. Panie pośle, z perspektywy ucznia. No pytam jako ojciec licealistki, a także ósmoklasisty w szkole podstawowej. Co im można by, jak można by im ulżyć, jak można by im pomóc? No z mojej perspektywy to niewątpliwie są te kłopoty związane z absolutnym przeładowaniem programu, to znaczy za długo dzieciaki siedzą w szkole, a jeśli już siedzą długo w szkole, to niech przynajmniej potem nie muszą w domu odrabiać lekcji, bo robią jedno i drugie. Znaczy siedzą bardzo długo w szkole, a potem jeszcze w domu siedzą i odrabiają lekcje. Zadaniem szkoły jest między innymi przekazać wiedzę, czy nauczyć. Znaczy ja jestem zdania, że zadaniem szkoły jest wykształtować i ukształtować umiejętności przyszłości. Nauka takiej już teoretycznej naprawdę wiedzy już zaczyna przechodzić w tył. W każdym razie prace domowe, jestem nauczycielem, który naucza po pierwsze nie wystawiając ocen, jest możliwość zrobienia tego, nie zadając pracy domowej. U mnie na języku angielskim, na fizyce czy na informatyce
jednostka lekcyjna służy do tego, żebyśmy razem wypracowali jakiś materiał, żebyśmy go opracowali, żeby wykształcić w nich umiejętności i żeby na tym się zakończyła tak naprawdę ich robota nad danym przedmiotem w domu. Ja pamiętam, jak jako uczeń szkoły podstawowej czy nawet liceum, wracałem do domu po południu, zrzucałem plecak i szedłem pograć w piłkę z chłopakami. I tak, tak to powinno się odbywać. Uczniowie w tym momencie i uczennice nie mają możliwości odpoczynku. Wszyscy nauczyciele mówią, to są dwa ćwiczenia, ale jeżeli mamy dwa ćwiczenia z każdego z przedmiotów z tak przeładowaną podstawą programową, uczeń nie jest w stanie odpocząć. My mamy ten czas odpoczynku od pracy, uczniowie nie mają tego czasu odpoczynku. No, mózg najlepiej, jak każdy mięsień, uczy się i kształci się w trakcie odpoczynku i regeneracji. Uczniowie nie mają na to możliwości. Marcin Józef Aciuk, Koalicja Obywatelska, od wczoraj poseł. Poseł elekt nowego polskiego Sejmu, wciąż wicedyrektor szkoły jeszcze branżowej. Tak, niestety, zespołu szkół, technikum i branżówki. I Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, bardzo dziękuję panie pośle. Trzymamy kciuki za zmianę w oświatach, za tym, żeby naszym dzieciakom po prostu w tych szkołach było lżej i za to, by nauczyciele, a także, jak państwo słyszeli słusznie, kadra administracyjna czuła się dowartościowana i czuła, że jest godnie wynagradzana za swoją ciężką robotę.